Dzisiaj, moi kochani zadymiarze, szykuje się naprawdę mocny odcinek, ponieważ przez cały film będziemy testowali i grali tylko gadżetami, które są beznadziejne, bezużyteczne i nie mają w ogóle wartości. Więc oglądajcie film do samego końca, żeby dowiedzieć się, których gadżetów nie kupować, ponieważ są przez graczy znienawidzone. I od razu mówię na samym wstępie, że to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na ten temat. Wy też możecie wyrazić swoje zdanie na temat jakiegoś gadżetu w komentarzu, jeżeli bym się mylił. Ale pograłem, potestowałem te gadżety i uważam, że są beznadziejne. Ale mam kilka pomysłów, jak je zmienić, żeby urozmaicić gierkę. Na początku, na rozgrzewkę, otwórzmy mega świnię. Jest ona pełna, więc mam nadzieję, że wyleci jakaś legenda. Jedziemy. Bardzo rzadki. Rzadki. Bardzo rzadki. No, dawaj, 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 dawaj. O, mityk i proszę państwa, mamy pierwszy gadżet, nurkowanie do Willow. Willow nurkuje przez 2 sekundy, w tym czasie nie można brać jej na cel. Ale Willow nie może wykonywać żadnych działań. Ładunki na mecz 3, spoko. Pierwszy mityk, lecimy dalej, rzadki. Kolejny mityk, no dobra. Let's go i tym razem bez niczego, szkoda. Okej, okay, rzadki. Rzadki. Epik, dobra, i z epika też nic, jaka szkoda. Bardzo rzadki, legenda, legenda. Tak jest, pierwsza legenda. Łapka w górę za to, widzowie. Jak zostawicie łapkę w górę, wam też wypadnie legenda. Let's go! I skin do Ems. Harajku Ems. Fajny skinek. Dziękuję, dziękuję. Sam bym sobie osobiście go nie kupił. Kolejny mityk. Co to jest za mega świnia kozacka? Let's go! Skina poproszę. Kolejny gadżet. Gadżet do pana szerszenia, pana komara. Wznieś się w powietrze na 1 sekundę. Podczas zwijania się odbiera pobliskim wrogom 627 punktów życia. Spoko. Lecimy dalej. Mega mocna mega świnia. Bardzo rzadki. I uwaga, tak wyglądała mega świnka. Mega świnia mega oddała, ja też jestem mega zadowolony i chciałbym, żeby moi drodzy widzowie też byli mega zadowoleni. Więc dzisiaj zrobimy sobie mega konkurs. Moi drodzy państwo, nie będziemy rozdawali pakietu 170 gemów dla jednej osoby, tylko rozdamy 5 razy pakiet po 30 gemów. Więcej zwycięzców, większa szansa na wygraną. A żeby wziąć udział w konkursie, musisz wejść do gry Brawl Stars, pisać w sklepie kod Farel albo wersja dla leniwych, klikając pierwszy link w opisie, otwierasz stronę, wciskasz przycisk wesprzyj twórcę, a później w komentarzu napisz: wow, mega konkurs! Wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Pierwszym najgorszym gadżetem jest gadżet do Bulla, który nazywa się Tupacz. Bull może przerwać super atak i spowolnić wszystkich przeciwników na 1,5 sekundy potężnym tupnięciem. Tylko że przy tym gadżecie jest mały minus. Normalnie, kiedy nie mamy nabitego ulta, gadżet jest nieaktywny i musimy aktywować buldożer. Więc nabijamy sobie ulta, szarżujemy i teraz mamy aktywny gadżet. Kiedy go naciśniemy, no to spowolniamy przeciwników, o ile go trafimy. Chciałbym, żeby ten gadżet został zmieniony, ponieważ Bull jest stosunkowo wolnym zadymiarzem i przed nim zawsze ucieknie Leon, Max, czy też pan nowy komar Angelo. Fajnie by było, gdyby on był aktywny od samego początku, wtedy taki Leon by nam nie uciekł, ponieważ byśmy użyli gadżetu, został on by spowolniony i moglibyśmy go dojechać. Zagrajmy sobie teraz taki szybki meczyk i zobaczmy, jak ten gadżet działa. Dzisiaj dostępna jest jakaś nowa, śmieszna mapa i sobie w nią zagramy. O kurczę, ile skrzyneczek od razu na mapie, więc lecimy to miejsce, od razu insta. Jestem dzisiaj pogrącą kotów, ponieważ moja strzelba wygląda jak kit. Dobra, pyk, raz, dwa, trzy. Postaramy się wygrać ten meczyk. Dobra, po 5000 już atakujemy. Dobra, dawaj, dawaj, otwieraj, otwieraj tym spajkiem skrzynki. A, spajka już nie ma, jaka szkoda. 8 power cubesów. 9. Widzę też na mapie respi się soczek, więc ciekawie. Dobra. Wjeżdżam! Używam tupnięcia! Spowolniłem go? No nie, nie trafiłem go. Oczywiście, że go nie trafiłem spowolnieniem. Właśnie. Dlatego ten gadżet musi zostać zmieniony. Ale skin do Bulla kozacki. Jeżeli też wam się podoba, łapka w górę. Kolejnym bezsensownym gadżetem jest gadżet do Otisa, który nazywa się Śpiąca Gwiazda. Następna rozgwiazda pozostaje na ziemi, jeśli nie trafi we wroga, czekając w bezruchu, a zbliży się do niej wróg. Ten gadżet jest aktywny dopiero wtedy, kiedy nabijemy sobie ulta, więc nabijmy sobie ulta. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega ult Otisa, no to on po prostu, kiedy trafimy w przeciwnika, blokuje go i nie może strzelić. Dobra, mamy ult już nabity. Niech się pojawią teraz boty, bo bot musi się pojawić, później muszę go zabić. No to teraz testujemy. Włączamy gadżet. Zabijamy bota. Pod bota rzucamy naszą rozgwiazdę. Poleciała, schowała się pod ziemię. Bot się pojawił, no i widzicie,
został zestunowany, bot nie może strzelać w nas. To jest totalny bezsens, bo jaka jest szansa na mapie, żebyś akurat wszedł na jego rozgwiazdę? Bardzo mała. Chciałbym, żeby Supercell to zmienił. Na przykład na coś takiego, że wyobraźcie sobie, kiedy nabijemy ulta i strzelimy naszą rozgwiazdą, wasz telefon zaczyna wariować. Na przykład chcecie iść w lewo, no to wasza postać idzie w prawo. Chcecie iść w prawo, wasza postać idzie w lewo. Generalnie zachowujecie się, jakbyście byli pijani albo ślepi. Mogliby to też zamienić chwilowym blurem waszego telefonu, czyli chwilowym zaśnieżeniem waszego telefonu, że nie widzielibyście, gdzie idziecie na mapie. Wtedy faktycznie byśmy byli oślepieni. Zagrajmy teraz Otisem i spróbujmy złapać kogoś na jego rozgwiazdę. No to dobra, moi drodzy państwo, jedziemy. Powiem wam szczerze, że nigdy jeszcze nie grałem tym gadżetem, ponieważ uznałem go za bezużyteczny. O kurde, tu będzie przypał. Z Chesterem nie wygram. Jak będzie miał 3 bomby, to mnie ściąga. I to szybko. Potrzebujemy power cubesów i to jak najszybciej. Dobra, mamy to. O, siema Piper, siema, 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 siema. Aaaa! Dobra, było blisko i to bardzo. Ale chociaż troszeczkę na niej sobie ulta nabiłem. Taką Piperkę najchętniej bym złapał. O kurcze! Nie spodziewałem się, koletki, że użyję w tym momencie ulta. Gdzie ty jesteś, wariatko? O kurczę, tu! Od tyłu! A! Let's go! Dobra. Czas złapać kogoś na rozgwiazdę! Gadżet! Rozgwiazda! I czekamy. Czekamy, czekamy. Jest, jest! Raz, dwa, trzy, cztery! Tak! Padł, nie wierzę! Dobra! Zmieniam zdanie na temat tego gadżetu. Albo mi się udało, albo miałem takie szczęście, że udało mi się powalić kła na soczku na tym gadżecie. Dobra, robimy jeszcze raz tego trapa. Let's go! Dobra, akurat ją trafiłem, ale wolałbym ją oślepić. O nie, 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 nie! Odejdź z tym soczkiem! Nie dotykaj mnie! Działko, działko, niszczymy działko, niszczymy działko. Szybko, szybko, szybko. Go! Raz, dwa, trzy! Nie trafiano i oczywiście drugie miejsce! A dobra, i tak zmieniłbym ten gadżet. Lecimy dalej. Trzecim bezużytecznym gadżetem jest gadżet do Max, który nazywa się Cichobiegi. Max przenosi się w wybrane miejsce po upływie 3 sekund, lecząc wszelkie obrażenia otrzymane w tym czasie. Sprawdźmy, do czego służyć ma ten gadżet. Max stawia bazę, biegnie do przodu i cofa się do tyłu, przywracając sobie wszystkie punkty życia, tak? Jeszcze raz sprawdźmy, tu mamy bota, który atakuje. Zaatakuj, 500, 500. Cofnęliśmy się i mamy full HP. Powiem wam, że tak, może jest i to fajne, ale trwa za krótko. Ja bym to zmienił w ten sposób, że Max stawiałaby bazę, którą można by było zniszczyć, oczywiście. I jak zostałaby zniszczona, od razu by została teleportowana do bazy, ale na czas wtedy, kiedy baza istnieje, mogłaby przemieszczać się gdzie tylko chce i kiedy byśmy nacisnęli przycisk, cofalibyśmy się do bazy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy na mapie trampoliny. Stawiamy naszą bazę, na przykład tutaj o, przy ścianą, wskakujemy na trampolinę, lecimy daleko, 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 obijamy gdzieś tam daleko oponentów. Kiedy mamy czerwone HP, naciskamy gadżet i cofamy się w miejsce, w którym była baza. Uważam, że rozgrywka by była wtedy o wiele, wiele ciekawsza. Sam generalnie tego gadżetu w ogóle nie używam. Ale zobaczmy, jak się z nim gra. O kurcze! 3 Max na mapie? Tego jeszcze nie było, no dobra. Tylko ja mam najlepszego skinka ever. Dobra, bierzemy Power Cube'a. Turbo time! Turbo time! Dobra, ona mnie tu widzi. Wie, gdzie jestem. Okej, okay, obiegam ją i patrzcie. Teraz się cofam i ją dojeżdżam. Raz, dwa, trzy. Leżysz ty? Tak jest! Let's go! A, baz 7! O nie, 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 nie. Ja takim bazom nie ufam. Nara! Wow, 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 wow! Willow! Ten bas mi się wydaje, że jest tutaj w krzaczku po lewej. Sprawdźmy, czy tak jest. Tak jest! Wiedziałem! On tam siedzi! Wow! O kurde! No i widzicie. Ten gadżet w niczym nie pomógł. Zobaczmy, kto to wygra. Bas czy Tara? Okej. Co jest? Gdzie on się przyciągnął tym bazem? XD. A dobra. Niestety nie udało się wygrać. Lecimy z kolejnym beznadziejnym gadżetem. Zostawcie dla niej łapkę, zobaczcie jak płacze. No i teraz się, moi kochani, zaczyna. Kolejny beznadziejny gadżet jest gadżetem do Eve, która nazywa się Matczyna Miłość. Młode wyklute z aktywnego wielkiego jaja leczą teraz sojuszników, zamiast zadawać obrażenia. Pierwszy gadżet
polegał na tym, że Eve odskakuje i zostawia po sobie młode. To było nawet dosyć fajne, możemy przeskoczyć przez ścianę. Dodatkowo możemy nią podróżować, latając na wodzie. No ale ten drugi gadżet jest beznadziejny. O, weźmy sobie lepszego skinka i wypróbujmy ją. A co w sytuacji, kiedy gramy tryb solo i nie mamy sojusznika, którego nasze młode po wykluciu mogłyby leczyć? Ha? Nikt o tym nie pomyślał? Dobrze, moi drodzy państwo, sprawdźmy to. Kurde, Leon już idzie. No jest przypał, jest przypał. Leonem chyba... Chyba nie wygram. Dostał klon Leona. No i co, nie mam żadnych power cubesów? Świetnie. Okej, tutaj B kradnie mi cuby. Okej. Dzięki, B. Dostała dwa razy, kozak. Wow, Piperka ucieka, 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 Leon, 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 gamoń. O, nie, 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 nie. Nara, 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 nara. Wiedziałem, wiedziałem, że Leon będzie chciał mnie gonić. Nara. Leszczu. Miałem szczęście, że nikogo tam nie było. Zaraz, jak spuszczę moje młode, to zobaczysz, Leon. Ten soczek mógłbym mu skubnąć, ale to będzie mega ostry przypał. Chyba, że tu stoi. Wiedziałem, że on dopiero teraz wyskoczy. Patrzcie. Dajemy ulta. Puszczamy nasze młode. I lecą. I co robią? Chodzą za mną. Po prostu chodzą za mną. O kurcze, jeszcze ma soczek, jeszcze ma soczek. Zostaw, 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 zostaw ten soczek, wariacie. U góry jest. Nie trafił, nie trafił, nie trafił. Nara! Raz. Dwa. Kokon! Porobiony. Łatwo z nim. Czemu on do mnie nie podbiegł? Czemu mnie nie porobił? Ale i tak uważam ten gadżet za beznadziejny. Na sam koniec zostawiłem najlepsze. Creme de la creme, czyli kiełek. Kiełek, zadymiarz, który generalnie jest zepsuty, a uwielbiam nim grać. Moi drodzy państwo, co do gadżetów, tutaj za dużo nie ma co się przyczepić, ponieważ kiełek może się uleczyć, kiedy skonsumuje drzewa, odzyska 1800 HP, spoko, ale kiedy nie ma drzew na mapie, no to jest przypał. Drugim gadżetem jest transplantacja. Kiełek niszczy istniejące żywopłoty, a jego super atak zostaje natychmiast naładowany do pełna. Ja generalnie zazwyczaj gram tym pierwszym gadżetem. Generalnie oba gadżety są zależne od tego, czy na mapie są krzewy. Dodatkowo został dodany nowy hypercharge, który kosztuje aż 5000 golda i nazywa się ciernie. Żywopłot kiełka zadaje teraz obrażenia pobliskim wrogom. I moi drodzy państwo, proszę teraz zostawić wszyscy łapeczkę w górę, bo to jest najgorszy chyba hypercharge Brawl Stars. Zostawcie wszyscy łapkę w górę, to nagram dla was też odcinek, gdzie testuję wszystkie najgorsze hyper doładowania. I teraz kupuję za 5000 golda. Boli mnie to, bo mam tylko ile? 11 tysięcy już. Do tego hypercharge wybierzemy sobie jeszcze transplantację. Kiedy nabijemy hypercharge'a, on oczywiście odpowiednią ilość czasu trwa, więc kiedy zjemy krzaczek, nasz ult się nabije, więc jest większa szansa, żebym kogoś zaatakował krzakiem. Rozumiecie, o co chodzi? Taki jest plan. Jestem bardzo ciekawy, jak mocno kują kujące ciernie kiełka. Ile obrażeń zadają? Za chwileczkę się dowiemy. Gramy w ogóle z krukiem w drużynie. Zdecydowałem się na tryb duo, ponieważ łatwiej jest wbić hyper doładowanie, ponieważ jest więcej zadymiarzy. Kiedy zginą, dalej się respią. Dobra, ładnie. Ładnie. Zara ulci będzie. Bierz, bierz, bierz. A cię asakuruję, bierz, bierz, bierz i uciekaj. Tak jest, bardzo dobrze. Dobrze, niech tam się zrespią, bo potrzebujemy fragów. Łatwo, dobrze! Moi kochani, mamy full ulta, mamy krzaki, napięte, ostre! Zobaczymy, czy się uda kogoś zranić. Bell 7. No i chyba to by było tyle. Krzaki poleciały! Poczekamy na życie. Nie da się tym zranić kogoś! Rzuciłem ulta, nikt w to nie wszedł. Najgorzej. No dawaj, graj tym krukiem! Fajnie! Fajnie! Dobra, próbujemy jeszcze raz. Może tym razem uda się kogoś chociaż troszeczkę ukuć nowym hyper doładowaniem. Gdzie są oponenci? Ja muszę to nabić jak najszybciej. Ja nikogo nie widzę. Halo? Halo, ludzie? Gdzie wy jesteście? Wy się klepiecie bez nas? My o czymś nie wiemy?
Dobra, dostał. Dostanie znowu. Dostał, leży. Raz, dwa. Dawaj, dawaj, strzelaj, leci! Dostała! Nie dobijam jej, nie dobijam jej, bo ona była chyba z Leonem. Generalnie ta tara będzie za mocna, ona mi wszystkich wybije pod koniec pewnie. Hoppa, hoppa. Ja potrzebuję tylko hyperkę, chodź tu. Dobra, dostała, 3500, więcej cię nie bije. Ems, dostaje? Dostała, tak jest, Jessie, dokończysz ją? Vel dostała. Ems dostała. Chyba wyeliminowałem drużynę, niedobrze. Tu jest ta Jessie, tak? Nie, nie ma jej, uciekła. Wielkie starcie, no to pięknie. A ja nie mam nabitego hyper do ładowania. Świetnie, po prostu świetnie. Okej, okay. Dostała, dobrze. Dostała. Dostała, nice. Zabijcie moją tarę, proszę, bo ja muszę to przetestować. Ems dostaje teraz. No teraz dostaje Ems. Dostała! I co? Co jej zrobiły te krzaki? Nic! Najgorzej wydane 5000 monet w Brawl Stars. Serio. Ostatnia szansa. Na sprawdzenie tego. Uwaga, widzowie. Hyper doładowanie i rzucamy krzaki. Lecą! Mhm. Czemu nie bijecie? Halo? Przecież wy powinniście bić. O co chodzi? Przeciwnik sam musi w to wejść? Jeszcze raz. Leci! Okej! Okej, okej! Bot, który w nas atakuje, otrzymał 1500 obrażeń. Zobaczmy, czy na tych botach też to zadziała. Hyper doładowanie leci. Tak! Bije po 1500. Beznadzieja!